Zapraszam Was na Bajentę z tomu Świat 2 w pogoni za leśnym lichem. Tym razem zabiorę Was do lasu. Skarby leśnego licha. Jesiennym popołudniem, gdy promienie październikowego słonka radośnie rozświetlały pola, łąki i las, pobiegłam poszukać leśnego licha. Czas na spotkanie. Dawnośmy ze sobą nie obcowali. Już nawet nie pamiętam smaku twoich warg. Jedynie nikły ślad obejmujących ramion, jak ten krąg czułości, co echem rezonuje w mojej pamięci. Gdzie się podziały? Ostatnim razem tańczyłam z tobą na Raduni, księżycowej górze, wiosenną porą radośnie rozbudzoną. W objęciach młodych brzóz. Gdzieś ty. Jesienny i strojny w płaszcz z liści wielobarwnych jawisz się drzewem rozrosłym. Widzę cię. Jak umykasz znacząc trakt w leśnym poszyciu. Dlaczego mnie to nie dziwi? Przecież znamy się nie od dzisiaj. Zabawa w chowanego zawsze cię fascynowała, czyż nie? Pozostawiłeś mi bajoro błotnych łez na szlaku. Jeszcze parę godzin do zmierzchu, a pewnie przyjdą się w niej wytaplać dziki, których ślady bytności wszędzie są zaznaczone. Ja zaś z zadumą pochylę swe myśli nad łzami moich porażek. Czyż nie po to ten ślad za maszystym tupnięciem drewnianego chodaka dla mnie uczyniłeś? Każda łza oczyszcza mnie z chcieństwa, większego od potrzeb, przybliżając mi poznanie siebie, prowadząc do zrozumienia tej wewnętrznej siły, jaką posiadam, gdy uruchamiam pokłady wrażliwości i dawania z siebie. Tak niewiele potrzeba, by radość rozdawać i nadawać sens wydarzeniom, jakie nas spotykają. A tak wiele łez trzeba wylać, zanim się to zrozumie. Jeszcze parę kroków, jeszcze kilka wdechów jesiennego listowia i świerkowych igieł, jeszcze jesteś. Wiedziałam, żeś ty czarodziej, ale... Dlaczego serpent? Nieważne. Z fascynacją spoglądam w twe złote ślepia, mesmeryzujące mnie od lat. Gładzę twą jedwabistą skórę, chłodną, aż przyjemną w dotyku. Ach, jak zawsze zresztą. Twoje mądre oczy mówią do mnie tysiącem niewypowiedzianych słów. Wiem, skarby na mnie czekają, a tyś jednym z najdroższych z nich. Prowadź w las jesienny, w las czarodziejski, gdzie zmurszałe pnie i piaskową mszyste podłoże są domem gnomów, tryksterów, lisów i borsuczych samotników. Prowadź w las październikowych życzeń i darów, grzybnych cudemiek i niespodziewajek. Prowadź. Bogactwo leśnego runa w muchomoro kropkostwora, pod grzybkach, niedowidkach i jamodziurach się objawia, a ty się tylko uśmiechasz, gdy w koszu lądują. Tak lubię, gdy się uśmiechasz. Kąciki twoich oczu marszczą się w kurze łapki, a złote ślepia ognikami tańcują. Zastanawiam się tylko, w jakim celu obdarowałeś mnie lisią głową, co czaszką w jamodziurze w ręce mi wpadła. Co takiego mi mówisz? Czyż nadal mam czerpać z nauk totemicznego lisa, nie porzucając ich całkiem dla borsuczych porad? Czytajmy znaki pozostawiane na naszej drodze. Leśne licho zawsze czuwa nad swą oblubienicą. Nawet... za skręcem w pobliżu przyczajonym.